Ora et labora, moi drodzy. Dzisiaj odbywa się na naszym kanale najszybsza na całym YouTubie analiza wszystkich drużyn Euro 2024. Każdej drużynie postaram się poświęcić z mniej niż minutę. Nawet jeśli się nie interesujecie aż tak bardzo piłką nożną, albo nawet w ogóle się nie interesujecie, albo interesujecie się tylko trochę, to zostańcie do końca. Przynajmniej będziecie wiedzieli, o czym ludzie latem czasami rozmawiają. Zapraszam do oglądania. Dobrze, naszą przygodę rozpoczynamy od reprezentacji Niemiec. Niemcy, jak wiemy, przeważnie mocna ekipa, ale ostatnie dwa mundiale oraz ostatnie Euro wyszło im zupełnie fatalnie. Obecnie też nie jest najlepiej z ich reprezentacją. Co prawda w ostatnim meczu towarzyskim pokonali Francję, ale generalnie jest całkiem słabo jak na Niemcy. Musieli błagać o powrót Toniego Kroosa, lidera Realu Madryt, dla którego to będzie ostatni turniej w karierze. I to tyle o Niemcach. Teraz chodzimy dalej, grupa A, dalej Węgry. Węgry mogą być czarnym koniem turnieju, chociaż oczywiście jak się typuje czarnego konia przed turniejem, to nie jest on w sumie czarnym koniem. Mają Szoboszlaja z Liverpoolu, mają włoskiego trenera Marco Rossiego, grają ofensywnie, ładnie i w ostatnich latach poczynili bardzo duży progres, więc myślę, że z grupy powinni wyjść i gdzie pójdą dalej, to zależy od tego, na kogo trafią w fazie pucharowej, ale myślę, że z grupy wyjdą. Dalej grupa A, Szkocja. Szkocja całkiem nieźle sobie radziła w eliminacjach, gdzie wygrali jeden z dwóch meczy nawet z Hiszpanią, ale niestety po eliminacjach ich forma się załamała. Z ostatnich 7 meczy bodajże wygrali jeden albo dwa, grali z dosyć słabymi piłkarzami, znaczy ze słabymi przeciwnikami. Ich trenerem jest Szkot, ich najlepszym zawodnikiem jest Robertson z Liverpoolu, myślę, że większość go kojarzy. No cóż, co już jeszcze można powiedzieć, jest to piłka defensywna, staromodna, niezbyt ładna dla widza takiego postronnego. Grupa A, Szwajcaria, ćwierćfinał na ostatnim Euro, sensacyjna wygrana z Francją, zachwycili wszystkich. Jest to drużyna, która od wielu lat pretenduje, by stać się ekipą z czołówki, ale wciąż jest tylko takim średniakiem. W eliminacjach zajęli dopiero drugie miejsce w grupie, wyprzedziła ich Rumunia, więc na pewno chcieliby wyglądać lepiej. Ich liderem jest Granit Xhaka, który ma za sobą niesamowity sezon w Bayerze Leverkusen, który ze wszystkich 51 meczów w sezonie przegrał tylko jeden. Dalej grupa B. Grupa B to tak zwana grupa śmierci. Są tam trzy bardzo mocne drużyny i jedna taka w miarę. Hiszpania, tiki-taka i tak dalej. Myślę, że obecnie odmładzają kadrę na siłę. Wszyscy ich uważają za faworytów. Ja myślę, że aż tacy dobrzy nie są. Na lidera wybrałem sam Alvaro Morata, bo po tym odmłodzeniu, o którym już wspominałem, nie kojarzę wielu piłkarzy, którzy tam mają mniej niż 20 lat. Alvaro Morata, Hiszpania, myślę, że ćwierćfinał, półfinał, ale nie więcej. Dalej Włosi. Włosi wygrali ostatnie Euro, ale potem znowu nie dostali się na Mundial. Obecnie stan ich kadry jest jest taki, jak na Włochów powiedzmy, średniawy, mogłoby być lepiej. Oczywiście będą walczyli o awans z tej trudnej grupy. Federico Chiesa, ich lider dynamiczny, skrzydłowy, zachwycił na ostatnim Euro. Myślę, że teraz znów może być bardzo, bardzo groźny. Trzecia z tych ekip, takich nazwijmy czołowych, to Chorwacja, która teoretycznie ekipą czołową nie jest, ale ma już dwa medale mundialu w ostatnich dwóch mundialach i ma też srebrny medal Ligi Narodów. Luka Modric to najprawdopodobniej jego ostatnie Euro, ostatni turniej z reprezentacją. Niesamowity zawodnik Realu Madryt będzie się starał znów poprowadzić swoją reprezentację do sukcesów. Czy to się uda? Ciężko powiedzieć, bo już grupę mają bardzo trudną, a ich obecna forma jest średniawa. W eliminacjach też drugie miejsce, a nie pierwsze w grupie, która wcale nie była trudna. Dalej Albania, która zniszczyła Polaków w grupie eliminacji do Euro. Prezentowali bardzo ładną piłkę, starają się grać ofensywnie. Ich trenerem jest Brazylijczyk Silvinho, co mówi samo za siebie. Jednak grupa jest bardzo trudna. Myślę, że nawet jeśli postarają się całkiem ładnie, to i tak zajmą w niej niestety ostatnie miejsce. Lider El Said Hysaj parę lat temu był to jedyny poważny, profesjonalny piłkarz Albanii. Teraz jest ich znacznie więcej, ale ten 30-letni prawdopodobnie z Lazio zdecydowanie się wyróżnia na ich tle. Teraz grupa C. Anglia, myślę, to jest moim zdaniem główny faworyt do wygrania Euro. Mają obecnie tak bogatą w gwiazdy kadrę, że pewnie nie wszyscy nawet dostaną miejsce na boisku. Niesamowity rzut Bellingham, który ma za sobą po prostu genialny sezon w Realu Madryt. Być może zwieńczony Ligą Mistrzów, tego jeszcze nie wiemy. Gareth Southgate będzie miał ból głowy przy ustalaniu składu, ale myślę, że Anglia tutaj pokusi się o zwycięstwo w tym Euro. W
grupie rywalizować będzie między innymi z Danią, która co prawda na ostatnim Euro doszła do półfinału i wydawało się, że tą kadrę czeka złoty okres, ale niestety potem przyszedł fatalny mundial w Katarze, tylko jeden punkt, ostatnie miejsce w grupie, eliminacje do Euro też takie średniawe. Zobaczymy, jak im pójdzie. Jak zwykle Dania może zaskoczyć, ale faworytem na pewno nie jest. Ich liderem Rasmus Højlund, który przełamał się po początkowo słabym okresie w Manchester United. Też myślę, że tego chłopaka warto obserwować. W tej grupie jest jeszcze Serbia. Serbia, podobnie jak Dania, to jest drużyna, która może zaskoczyć. W ogóle jest to ich debiut na Euro dopiero. Pierwszy raz grają jako Serbia, nie jako Jugosławia. Mają z przodu Mitrovicza, który gra co prawda w Al-Hilal, ale gra tam bardzo dobrze w lidze saudyjskiej. No i jest też oczywiście Dusan Vlahović z Juventusu. Myślę, że to będzie główny lider tej kadry, który będzie ją prowadził. Serbia powinna z grupy wyjść. Co będzie dalej? No to oczywiście nie wiadomo. Dalej Słowenia, która dawno na Euro nie grała. Chyba z 20 lat tam nie występowali. Ich jedynym piłkarzem takim znanym jest Jan Oblak cały czas, czyli genialny bramkarz Atletico. Co prawda już teraz nie jest wymieniany wśród najlepszych bramkarzy na świecie, ale cały czas myślę jakiś poziom trzyma. Jest tam jeszcze Micha Zajc z Fenerbahce, a tak to no, można powiedzieć dosyć bieda. No w tej grupie nie są faworytem, ale coś tam potrafią, jak wiadomo. Jeśli trzecie miejsce może z grupy wyjść, to Słowenia też może tego dokonać. Grupa D. Grupę D zaczynamy od Francuzów. Moim zdaniem to jest druga najlepsza drużyna na tym Euro obok Anglików. Jak wiemy, finaliści ostatniego mundialu prowadzeni przez niesamowitego Kyliana Mbappe, który przechodzi zaraz do Realu Madryt. Mają grupę z Austrią, Holandią, Polską. Myślę, że z niej na spokojnie wyjdą. Co będzie dalej? Zobaczymy. Obecnie w Francji jest też prowadzone pewne odmłodzenie kadry, nie ma już Llorisa, ale powołany został N'Golo Kanté po 2 latach przerwy, co bardzo mnie cieszy. Teraz Austria, czyli drużyna, która przeważnie była europejskim średniakiem, ale teraz staje się drużyną coraz lepszą, co może przerażać chociażby Polaków. Dawid Alaba powinien być ich liderem, ale wybrałem Marka Arnautowicza, ponieważ Alaba tam przez cały sezon mierzył się z kontuzjami, nie wiadomo w jakiej będzie formie. Arnautowicz całkiem solidny sezon w Interze. Trenerem Austrii jest Ralf Rangnick, który sensacyjnie wzniósł ich na zdecydowanie wyższy poziom niż dotychczas. Czy to wystarczy na Holandię, Francję? Nie wiem, na Polskę niestety chyba tak. Holandia, wiadomo, Van Dijk. Van Dijk, niesamowity obrońca z Liverpoolu, prawie 2 metry, prawie 100 kilo, jest niesamowity, co tu więcej można mówić. Na ostatnim Euro zawiedli, przegrali w 1-8 z Czechami, na Mundialu doszli do ćwierćfinału, to był całkiem niezły wynik. Na co stać ich teraz, nie wiadomo, wszystko zależy na to, na kogo trafią po wyjściu z grupy, bo wyjście z grupy raczej nastąpi. Jak tutaj napisałem, są raczej faworytami drugiego szeregu. Teraz przejdziemy sobie do naszej kochanej Polski, może powiemy o nich parę sekund więcej. No Polska, eliminacje miała fatalne. Niczego nie oczekujmy naszej reprezentacji. Dobrze, że są tutaj w ogóle. Myślę, że Michał Probierz ma szansę ożywić atak przynajmniej, bo obrona to zawsze szczęsny i liczenie na to, że coś obroni. Oprócz Lewandowskiego, Adam Buksa, Krzysztof Piątek mieli bardzo dobre sezony w lidze tureckiej. Arkadiusz Milik w Juventusie miał słaby sezon, ale w końcówce się trochę rozkręcił, więc jest nadzieja, że będzie w lepszej formie. Jeśli wygramy z Austrią jakimś cudem, to możemy na coś liczyć, ale mówię, jak będzie 0 punktów, to będzie 0 punktów i mamy się z tego cieszyć. Grupa E. Grupę E zaczniemy sobie od Słowacji nietypowo. Najlepsze zostawimy na koniec. Słowacja to pogromcy Polski z ostatniego Euro, ale obecnie są, można powiedzieć, no nazwijmy to, w kryzysie. Ich trenerem jest Włoch Francesco Calzona. Prezentuje całkiem niezłą piłkę. Ostatnio odszedł na takie trenerskie wypożyczenie, powiecie, na parę miesięcy do Napoli i poradził tam sobie bardzo źle, co może źle wpłynąć na morale tej kadry. Ich liderem jest Milan Skriniar, w gorszej formie niż parę lat temu, ale wciąż niezły obrońca grający w PSG. Teraz Rumunia. Rumunia zaskakuje, bo po raz pierwszy od wielu lat gra piłkę, którą da się oglądać, a nie tylko defensywę. Grają ofensywnie, niestety nie mają żadnych gwiazd, ale jak to się mówi, ich siłą jest, powiedzmy, drużyna czy coś takiego. Ja myślę, że Rumunia może powalczyć sensacyjnie dosyć o wyjście z grupy. Wybrałem na lidera Janisa Hadziego, czyli syna George'a Hadziego. Janis Hadzi gra w Deportivo Alaves, jest to taki średniak z La Liga, co dobrze pokazuje przeciętny poziom piłkarzy Rumunii. Ukraina to drużyna, która wydaje mi się, że lepiej gra z drużynami silniejszymi, a ma problemy z drużynami, z których problemów mieć nie powinna. Na przykład w eliminacjach ledwo wygrali z Maltą, a walczyli jak równy z równym z Włochami czy z Anglią. Ale to na Euro raczej powinna być cecha pozytywna. Mają w swoim składzie
króla strzelców La Liga Artema Dovbyka. Myślę, że Ukraina ma całkiem niezłą siłę z przodu, bo jest tam też jeszcze Cygankow z Girony. A teraz ostatnia drużyna grupy E, czyli Wielka Belgia. Wielka Belgia, no chyba już niestety nie taka wielka. Jest tam obecnie zmiana pokoleniowa po fatalnym mundialu w Katarze. Nie gra już Hazard, Courtois, a na Euro też nie pojedzie. Tacy inni piłkarze typu Alderweireld czy Vertonghen też już nie są tacy dobrze jak kiedyś, ale jest tam wciąż Romelu, Lukaku, Lakaka. Co zrobi Lakaka? Zobaczymy. Mam nadzieję, że zostanie królem strzelców z 30 bramkami na koncie. Teraz grupa, ostatnia grupa F. Grupa F, Czechy. Czechy to ćwierćfinalista ostatniego Euro. Mają w swoim składzie Patrika Szika, który ma za sobą dobry sezon w Leverkusen, ale z dostaniem się na Euro mieli dosyć problem. No ich forma obecnie jest daleka od takiej obiecującej. Może z grupy wyjdą, ale obecnie Czesi wyglądają tak do bólu, naprawdę do bólu. Przeciętnie. Dalej Gruzja, czyli debiutant na Euro. Gra tam Kwicza Kwaraczkielia, niesamowity piłkarz z Napoli, a oprócz tego nie gra tam absolutnie nikt znany. Jest to debiutant, myślę, że 3 mecze i do domu. Gruzja stara się grać ładną, ofensywną piłkę, za co należy im się chwała, ale myślę, że z silniejszymi rywalami pokroju Portugalii czy Turcji, czy nawet Czech, z którymi się zmierzą, no tak ofensywnie grać nie będą mogli, bo po prostu nie będą mieli piłki. Kwaraczkielia sam nic niestety nie zdziała. Gruzję czeka, myślę, tutaj 0 punkcików. Dalej Turcja. Turcja, która miała zaskoczyć nie wiadomo jak na Euro 2020, a zdobyli 0 punktów. Teraz no tak źle być nie powinno. Ale jest to drużyna nieprzewidywalna, raz gra bardzo dobrze, pokonuje na przykład Francję, a potem dostaje bardzo słaby wynik od na przykład Łotwy. Hakan Çalhanoğlu, jeden z najlepszych piłkarzy Serie A moim zdaniem, nie wiem czy to popularna opinia. W Interze miał bardzo dobry sezon. Czy Turcja, czy poprowadzi Turcję do lepszych wyników niż na ostatnim turnieju, zobaczymy. A na koniec Portugalia. Portugalia to moim zdaniem kadrowo trzecia najlepsza drużyna po Anglii oraz Francji. Na lidera wybrałem Cristiano Ronaldo, chociaż myślę, że tacy piłkarze jak Rafael Leao czy Gonzalo Ramos są obecnie już lepszymi, ale Ronaldo wiadomo, mentalność i w Al Nassr wciąż gra dobrze. Głębia składu Portugalii jest atutem. Obrona też jest dosyć mocna, gra tam chociażby 41-letni Pepe, który jest absolutnie niezniszczalny. Jak już mówiłem, myślę, że Portugalia ma szansę to Euro wygrać. Jeśli tak się stanie, zobaczymy. Dziękuję. To już koniec dzisiejszego materiału. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do tego momentu. Myślę, że jak już będzie Euro w trakcie, to filmy będą znacznie częściej. Teraz przed Euro, czy coś jeszcze będzie, nie wiem. Piszcie co chcecie, może być kolejna analiza Zagłębia Sosnowiec, może być analiza sezonu Ekstraklasy, czy tam też innych lig, które się teraz pokończyły. Piszcie propozycje, ja coś wymyślę. Dziękuję, do widzenia, Orel Labora.